W pokomedulskim klasztorze w Wigrach odbyła się konferencja naukowa Europa Christi zatytułowana Wartości chrześcijańskie w Polsce i Europie. Tego typu inicjatywy są bardzo ważne w dobie zauważalnej dziś postępującej laicyzacji, podkreślali zgodnie prelegenci i organizatorzy spotkania. O wartościach chrześcijańskich w Polsce, jak i poza jej granicami, rozmawiali uczestnicy dwudniowej sesji naukowej, która po raz kolejny została zorganizowana w Wigrach, mówi ksiądz dr Jacek Nogowski, jeden z organizatorów spotkania. Jest to ważne, ponieważ widzimy, że dzisiaj bardzo mocno postępuje proces laicyzacji, sekularyzacji, walki z Kościołem, proces także walki o duszę człowieka, o rodzinę i jeżeli pozwolimy, żeby rozbić rodzinę, no to będzie i rozbity Kościół, rozbity człowiek. Dlatego to jest bardzo ważne, żeśmy ciągle o tym mówili, przypominali o wartościach, w których człowiek wzrastał, rodził się, dojrzewał. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął pasterz diecezji ełckiej ksiądz biskup Jerzy Mazur oraz przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki, który był jednym z prelegentów. Gdy patrzymy na kondycję wartości takie jak życie człowieka, jak rodzina, jak wolność także sama, no to wtedy łatwo zauważyć, że one trochę lepiej wyglądają w Polsce, aniżeli na zewnątrz, dlatego że istnieją dwa przynajmniej ośrodki silnej presji skrajnego liberalizmu. Jednym jest Kanada, a drugim ośrodkiem jest Unia Europejska. I podczas gdy w Polsce broni się prawa do życia nawet w eugenice i w dzieciach chorych, przy dzieciach chorych, no to Unia nalega na prawo do aborcji. Dlatego za wszelką cenę musimy wystrzegać się postępującego procesu sekularyzacji, powrócić do korzeni, do wartości zaczerpniętych z prawa Bożego i prawa naturalnego. Jeśli stracimy czujność, konsekwencje mogą być dotkliwe, zaznaczył ksiądz profesor Mirosław Sitarz. Jeśli naród polski się nie opamięta, to ta sekularyzacja przyjdzie z większym stopniem i szybciej niż przyszła to w Europie Zachodniej. Dlatego też musimy stworzyć system samoobrony wartości chrześcijańskiej, aby Europa przetrwała i aby dalej się mogła rozwijać i przekazywać te wartości następnym narodom, następnym pokoleniom. Wystąpienia prelegentów poświęcone były także między innymi nauczaniu Kościoła, roli ojców Kamedułów w odzyskaniu niepodległości, przesmykowi Suwalskiemu w dobie kryzysu ukraińskiego czy kobietom i ich roli w odbudowywaniu państwowości.